Siema, to Kubir, a to jest film z DevSwapa. W tym filmie ja i mój przyjaciel Tobiasz będziemy zamieniać się miejscami co 5 minut. Wygra ten, który przeżyje dłużej. Kto zginie pierwszy, przegrywa. Chciałbym wspomnieć, że ponad 50% osób, które obejrzało mój poprzedni film, nie subskrybuje mojego kanału. Jeżeli tego typu filmy Ci się podobają, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. Pomysł na film został wzięty od zagranicznego youtubera Dream. A i zapraszam na naszego Discorda ekipy Rapy. Już jutro, czyli 7 lutego, odbędzie się na nim ciekawy event. To chyba tyle. Zapraszam do oglądania. Drogi Tobiaszu, czy wiesz, co dziś nagrywamy? Minecraft Manhunt. Nie, dobra. Nie pomyliłeś się. Daj mi tego hita. Co? Ej, a ty to widziałeś pewnie, tam jest wioska w ogóle, co jest? Teraz dopiero nie widziałem, no co, ty tam nic nie ma. Tam nic nie ma, Tobiaszu. A tak się zastanawiam w sumie. W sumie dobra, tak. Spoko, grajmy. No tak, nagrywamy do swapa. Ok. Ja sobie pozwolę odpalić stoper. Jak kliknę enter, to zaczynamy. Zaczęliśmy. Ale się przestraszyłem. Czyli czemu ty tam biegniesz? Ale ja chcę ci... No dobra, w sumie wywalony w ciebie. Nie, generalnie spoko. Wiem o tym, widziałem tam tą wioskę, żeby nie było. Tak jak powiedziałem, nie ma problemu, możesz sobie ją przejąć. Zabierz sobie golema, będziesz mieć free żelazo, ale ja wybrałem równie ciekawą stronę jak coś. I rozumiem. Po prostu obiorę inną taktykę, co prawda nie mam zbytnio przygotowanych żadnych trików, nie mam żadnych przygotowanych, powiedzmy... Ja w zasadzie też nie. Ja tak... Taktyk i w jaki sposób mogę cię zabić. Ale... na bieżąco będę wymyślał. Czyli tak, 5 minut to musimy tego, znaczy musimy, ty nie musisz, ale ja muszę uważać dokładnie na czas, żeby być ready, bo z tego co wiem, to nie odlicza tutaj czasu minut, no nie? Mhm. Tylko odlicza same 10 sekund, no nie? Więc trzeba uważać na te 5 minut, żeby za szybko nie minęło. Okej. Okay. Dobra, widziałem to. Co znalazłeś? Wiesz co, Kejwa, w sumie mogę takie rzeczy ci zdradzać, obvious, bo jakby ty i tak masz wioskę, wiem o tym, że sobie szybko na pewno zabierzesz golema, będziesz mieć sporo jedzenia, nie ma problemu. W sumie wykopię sobie trochę więcej tego żelaza. Rozumiem. A jeszcze muszę jedzonko. No ty masz tam przewagę teraz w sumie. Albo dobra, w sumie ty jesteś w wiosce teraz, za 3 minuty się zamienimy, to wcale takiego jedzonka jakiejś dużej ilości nie potrzebuje tak naprawdę. Dobra, może być, lecę w tą stronę w takim razie. No nie wiem. Puk! No nie. Puk, zabiłem golema. Nie no, w sumie jakby ta ilość żelaza, no do czego ci może żelazo być potrzebne? Do wiaderka? No okej, okay, w porządku, może być wiaderko. No może być. Ale ja też już mam żelazo, a nie mam, wcale nie znalazłem wioski. Rozumiem. Co ja tu mam? W sumie... Nie wiem, co jeszcze mi się przyda z tej wioski. W zasadzie mógłbym już zbierać materiały na parę rzeczy, które chciałbym zrobić i... O, proszę! A to będzie chyba pierwsza rzecz, którą zrobię. Kurde, niech to się szybciej... O, dobra, to i tak jest spoiler, niech się szybciej przepala. Kurde. To wszystko, dobra. W tym czasie prowizoryczne jedzonko, rybak Tobiasz. Co jest? Nigdy tak w ogóle nie pozyskiwałem jedzenia w Minecrafcie. Pierwszy raz w życiu zabijam ryby, lol. Szybko. Dobra. To na pewno mogę wziąć. Kurde, czasowo nie wiem jak stoimy. Chyba z 2 minuty ja jeszcze zostało, albo 1 minuta. Dobra, najwyżej zrobię w taki sposób. Raczej od tego nie padniesz, ale... Ale nic nie szkodzi. Raczej to nie będzie zbyt niebezpieczne, no chyba, że zdążę znaleźć to, co chciałem. Zdążę czy nie zdążę, kurde. No nie wiem. Tam... O! No nie! No to lecimy. Ło! Ale że zapalniczkę zrobiłeś! Ło! Ja wiem. Ale że zapalniczkę zrobiłeś? Powiem tak.
Możesz się rozejrzeć, możesz się rozejrzeć. A to jest niesamowite, poszedłem specjalnie na pustynię po to, żeby znaleźć lawapulkę, a ty, będąc w wiosce, znalazłeś lawę prędzej niż ja na pustyni. Nie, łatwo, łatwo przeżyłem, w sensie no... Okej, okay. A ile serc ci zeszło? Siano. Ile mi zabrał? No jeden hit lawy, nie? No to tam z 3 serca mi zabrał, łącznie z 5,5 mi zostało coś takiego. Okej. Okay. Więc nie byłem wcale blisko śmierci. Nie no, ale liczyłem, że na tej pustyni albo znajdę lawa pulę i będę mógł cię w taki sposób zabić. Byłeś przygotowany z wiaderkiem? Raczej tak, no tak, zabiłeś golema, to na pewno miałeś wiaderko. No. Albo piramidę chciałem znaleźć, tylko że nie znalazłem ani tego, więc stwierdziłem, dobra, no to podpalam się zapalniczką, przynajmniej cię chociaż trochę obiję, no wiedziałem, że od tego nie zginiesz. Rozumiem. Wiadomo. Chociaż mogłeś spanikować niby, ale nie no, to jest przesady. Co? No, na ciekawy bią cię ten przyniosłem, no tak, to prawda. Mhm. Tylko jak to zrobić? Co zrobić? Wytłumacz. O kurde. Dobra, to wezmę potem. Kurczę, szybko ten czas leci. To wezmę. To też wezmę. To muszę na koniec. Co jest? Co to jest za lód? Z wioski, kurde. Niezła wioska. Aha, bo tam pewnie jakieś skrzynki były czy coś, tak? No nie znalazłeś gościu. No nie, ja w ogóle do tych domków nie wchodziłem, wiesz? Skupiłem się bardziej na tym golemie i na jedzonku. Ale słyszę w głosie stresik, słuszny. Jaki stresik, no co ty? No nie wiem, powiem tak, Kubirze. Ja mam dla ciebie już przygotowanego trapa i teraz tylko czekam na odliczanie. Chyba, ile to było wtedy, 45? Myślę, że z minuta została, więc... Swoją drogą noc się robi, to może być problematyczne. Chociaż to też to daje ciekawe pomysły. Dobra. O nie zdążę! Zdążyłem. O nie! Nie! Jak się przestraszyłem! O nie zdążę! Zdążyłem. O nie! Nie! Jak się przestraszyłem! Co? Nie padłeś od tego? Nie! Od razu jak zobaczyłem piramidę, to się podsadzałem do góry. Kurde, tak sobie myślę, zbyt się skupiłem, a zwróciłeś uwagę na te diamenty? W sensie na czacie generalnie miałem achievement a diamond. A bez kitu! Nie zwróciłem uwagi. No miałem achievement diamond, wziąłem, to można było się domyślić 5 sekund przed deathswapem, nie? Mhm. No powiem tak, twój trap, generalnie no od początku przygotowałem sobie taki ekwipunek, taki teraz pokazuję u siebie na POV. Wszystko sobie przygotowałem na takiego typu rzeczy, więc to nie było jakieś super hard dla mnie. Ale powiem ci, że spodziewałem się, że zginiesz. W sumie nie, no tarczą musiałeś się od razu podsadzić faktycznie, no ale ja też słabo to wytajmigowałem, bo się stresowałem, że nie zdążę, mogłem to wytajmigować tak, no właśnie, że, ja ledwo też zdążyłem to w ogóle ten... A moje... ile ci zostało? W sensie, no czy straciłeś jakieś serca? Nie, fulla miałem chyba. To słabo wytajmigowałem to. Ale dobra, to nie jest koniec, ja już mam przygotowanego kolejnego trapa, więc szybko idzie dosyć. A co ja tu mogę przepuścić? Okej, bo tak zrobię. To na pewno się przyda. Dobra, w razie czego byś chciał zrobić... O... dobra, to ja już mam pewien pomysł też na ciebie. Co tym razem zrobię. Kurde, czy ja zdążę? Jezu, ile tu jest mobków. Dobra... Kurde, sporo tych mobów faktycznie. Ile zostało czasu? No chyba z 2 minuty, no to może zdążę. No, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby to zrobić. Kurde. Co? Oj, Kubirze. Co się stało? Dobra, tego... Nie. Dobra. Nie! Co jest?
zrobiłeś? Nie! O, co jest? Co ty zrobiłeś? Ja w ogóle zepsułem, ale... Bardzo zepsułeś, Kuwir. Bardzo zepsułeś. Szczerze? Mega pomysł, ale znowu nie zwróciłeś uwagi, co prawda mogłem nie mieć 3 diamentów, no nie? A ty co się patrzysz? Aha, bo ty masz 3 diamenty, tak? Właśnie, powiem tak. Wtedy co patrzyłeś na to, w sensie wtedy nie zwróciłeś uwagi na achievement z diamentami, no nie? Mhm. To nie wiedziałeś dokładnie, ile tych diamentów, więc mogę mieć co prawda 1 lub 2 diamenty za ten achievement, ale tak, no tak się składa, że miałem wystarczającą ilość i mam diamentowy kilo nawet przygotowany i przewidziałem, że mogłeś robić obitrapa, ale on ci nawet nie wyszedł, więc... No nie wyszedł. Spokojnie, ale i tak, szczerze, nawet jakby ci wyszedł, no nie? Bo wiesz, na tej wersji musisz mieć 2 kratki w obsydianie, no nie? Bo inaczej się, wiesz, jakby zaczynasz płynąć w bloku, no nie? Ale i tak bym sobie poradził, bo no mam diamentowy kill off, nie? Przygotowany. Dobra, co ja mogę teraz? Dobra, chyba teraz zagrałem sobie klasykiem w sumie. To ja też w sumie klasycznie zrobię jedną rzecz. No teraz zrobię taka, jakbyśmy zrobili dosłownie to samo na siebie teraz. Jest taka szansa. Zabawne. W sumie. Proszę. Jest! Boże jedyny, nie wiem. Co za głupia gra. No i tu jest woda, kurde. Muszę się przedostać. Dobra, myślę, chyba ten, ta jedna minuta została. Dobra, myślę, że stąd na pewno. Czyli mówisz, że jest szansa, że przygotowaliśmy na siebie tego samego klasyka. Co może oznaczać w mojej głowie klasyk i co dla ciebie może oznaczać w głowie klasyk? No to zobaczymy, czy to będzie to samo. Dla mnie, mój klasyk, podejrzewam, że cię zabije, bo to nie jest, to jest klasyk, ale... z pewnym dodatkiem, no w spot którego nie powinien się aż się stresuje, w sensie, żebyś zginął tego na 100%, nie? Ja pierdzielę. No nie, no nie ma szans chyba, żebyś to przeżył, tak szczerze. Tak, no jeżeli ty dobrze nie zagrasz, to też raczej powinieneś zginąć. Okej. Okay. Dobra. No pewnie taki klasyk zrobisz, więc... No co? Spodziewałem się tego. Nie, czekaj. Czy ty zrobiłeś Watera do lawy, czy do kanionu coś na tego? Nie wleciałeś do tej lawy, tak poszybowałeś? Peryklacza zrobiłem. No specjalnie, bo po tym jak powiedziałeś, że klasyka, no to spodziewałem się, że z wysokości, ale tam w ogóle była lawa. No właśnie, ja do niej wskoczyłem. Ty żeś zrobił peryklacza, czy... Ty żeś perłę cygnął, czy... W sensie perłę cygnąłeś, a nie water, bo ja liczyłem, czy watera nie zrobisz do tej lawy. Nie, cygnąłem perłę. Bo specjalnie wydropiłem z Endermana, bo czułem, że z wysokości będzie, więc wiesz... Zrobienie watera to też nie zawsze może wyjść, co nie? Nice. Mam pewien pomysł, tylko potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. Mam plan już, jak cię rozwalić, ale najpierw spróbuję taką inną metodą, żeby móc to zostawić na jakby na tego, na ostateczność, bo mam pewien taki pomysł 200 IQ, tylko że jak ja mi się go by nie udało, to by była już lipa, więc spróbuję najpierw co innego. Jak to, jak co innego mi się uda, no to i tak będzie już GG, nie będę musiał podejmować tych jakby 200 IQ kroków. Nie wiem, czy ja zdążę to zrobić. Dobra.
Trzeba zrobić. Nie zdążę. Nie. Szybko. Co? Co jest? Naprawdę? I ty zginiesz. Ty zginiesz od tego. Co jest? Ej, serio nie zdążyłeś rozkopać kobla? Ale wcale, ej, wcale nie zrobię. I co? Masz gapa czy to? Czekaj. Co? Co jest? Naprawdę? I ty zginiesz. Ty zginiesz od tego. Co jest? Ej, serio nie zdążyłeś rozkopać kobla? Gościu, dwa serca. Jak ty tak... Niemożliwe, że tak szybko to skopałeś. Ale że znowu zrobiliśmy w ogóle to samo i no halo, jesteś? Pochodnie zrobiłem. Serio? Ja nie... Ale szczerze? Ale zawał. I wiesz o tym... Zdajesz sobie z tego sprawę, żebyś wygrał, gdyby ten... Gdybyś zdążył rozkopać kobla, gdybyś zdążył to ogarnąć? O Boże. No nie wiem, właśnie... Kurde. No teraz to już nie ma sensu drugi raz tego samego. Co ja mogę zrobić? Lawy już nie mam. XD. No, żeby się przydała. Ja pierdzielę, nie mam pytań. Co? Sobie posiedzę w cave'ie chyba. Czemu? Potwory, masakra. Dobra. Co to jest, no? Do dwóch razy sztuka. Okej, w porządku. Jak do dwóch razy sztuka, to w porządku, w porządku. No co to jest? No bijcie się, dobrze. No jak przez ścianę, no wallhacka ma. No nie przygotuję nic na ciebie, taki... To jest zresztą dosyć tych potworów, nie? A ja właśnie bym przygarnął chętnie. No niewiele czasu zostało, Tobiaszu. Zmyśliłem się. Nie, no teraz zrobię ci prowizorkę, chociaż w sumie... Dobra, jest jeden pattern, którym prosto insta przeżyjesz, ale... może nie pomyślisz, bo w sumie nie spodziewasz się niczego. Więc nie wiesz w jaki sposób, gdzie cię teleportuje. Mhm. Dobra. No to jazda. No i dobra. Okej. No wiesz co, to Tobiaszu. Tobiaszu. Czym się ocaliłeś? Siekierą, tak... ja to rozkopałem. No i dobra. Okej. Bo teraz znowu zrobiłeś? No nie, no w sensie ja byłem w ogóle przygotowany pod to, że ty zrobisz powtórkę z tym piaskiem, tylko że tym razem już pochodnie miałem skraftowane, więc byłem przygotowany na ciebie, a water to chłopie. Watery to... Ja ogólnie taką słabą papkę na ciebie przygotowałem, z tego powodu, że ja większość czasu spędziłem w cave, bo nie miałem jedzonka, czym regenerować HP w ogóle. Mhm. I musiałem, kurde, w cave się męczyć z potworami niestety, ale dobra, teraz już nie będę mieć litości i... Wykorzystam, jakby jak mi nie wyjdzie, to już nie będę miał pomysłu, jak w ciebie mogę zabić, ale jak mi wyjdzie, to jest po tobie absolutnie, nie? Więc... Okej. Okay. Dobra, skraftuję to, bo od początku gry tego nie miałem, a to też by mi pomogło w cave'ach. Myślę, że to wystarczy. Ja jeszcze jedną rzecz powinienem zrobić, żeby się bronić przed sobą. Mm. Przed tobą, w sensie nie przed sobą. Jezu, jestem tak skupiony. Czemu? W cave'ach. Musiałeś mnie zobaczyć, no. O, w końcu. Dobra. Co? No to nieźle. Po całym trapie już. Nie wierzę w to. Tak. Nie dam rady.
radę już tego zrobić, no to robię po raz trzeci. Kurczę, szkoda. Chciałem to z creeperami zrobić, ale pająk mnie hitnął przez blok. I mnie zrzucił. Nie wiem, czy z tym skiniesz, ale dobra. Idealny timing? Tak. Ale ja nawet nie miałem sekundy na reakcję. Tak? Insta to było? Od razu. Tepnęło mnie i wybuchło. Serio? A najlepsze jest to, że ja troszeczkę miałem to inaczej zaplanowane. Miałem zaplanowane to, że ja w locie... Ty będziesz chciał zrobić jakby w locie Watera, nie? Że to jest niby ten trik, to co ty mi teraz zrobisz. Nie, to wiesz co? U mnie się w ogóle pojawiłem nie w locie, tylko ten. Wiem, bo TNT. Ja zwaliłem. No. Szczerze? Wystarczyło, żebyś mi walnął dwa szkielety, pojawiłbym się koło dwóch szkieletów i bym był martwy. Bo ja skocząc stamtąd, ja otrzymam obrażenie z wysokości. Co? Idealny timing TNT, nie? Na GG. No GG. To co, Kubir? Demanżyk?